No, dlatego mi się taka podoba. Ła. No po cichu mało. Chcesz? Nie, po prostu kocham prosto jazdy. No, teraz pomyśl, jakbym miał prawo jazdy. O Boże. Nie, to dobrze. To... Ale, ale zainspirował mnie i będę robić sobie prawo jazdy. Ja ale też chcę zrobić sobie właśnie. Ale to tylko gra! Ale Wasa, nie cieszysz się, żeby zainspirowałeś, żeby się rozwijać dalej? Robisz to dla siebie. I don't know, man. I've never done the street art thing before. You'll just have to be my student then. W sumie tak naprawdę tobie jest potrzebne. Jest bardzo potrzebne, bo ty masz daleko miasto jakieś większe. Cały czas jeżdżę dojeżdżać autobusem, no to tak trochę ciężko. Ty pociągiem. Tak, będę mogła doprowadzić. Co to jest? Co? To co ty mówiłeś? Ta wioska. Krowa żywa. Wioska to jest w Rzeszowie. To jest taki jakby restauracja. Jezu, ja myślałem, że to jest wioska. Przysięgam, jak przyjedziesz tego kota, to cię uduszę. Dobra. Pasta, rób to. Dobra. Chcę przeszkodzić innemu gechowi. Zostaję ci sobie stamtąd, bo tam jest jakiś kot. Pa. Kiedyś trzeba do Wasy się wybrać. Dobra, kot jest chwilowo bezpieczny. Ale polecam, ja u niego na mieszkaniu jeszcze nie byłam, ale ogólnie w Rzeszowie się tak. A ja tutaj starał się znaleźć, gdzie oni są. Chodzi się do mieszkania. Uchy. To fajnie, gadam do siebie. Dobra. Wchodzi się do mieszkania i nagle się widzi na wejściu z próchnią pod podłogą u was. Nie no, chyba aż tak do dupy nie jest. Po tym, co na początku nie, wysyłał. Pasta? Jedną rzecz chcę się spytać. Tylko powiedz tak czy nie, okej? Okej. Nie będę mówił co, ale czy nadal jest to w łazience? To co wysyłałeś kiedyś? Ta sama. Ta sama sztuka. Ale w sensie? Chodzi o... Łódkę. O, no. Ona kurde, jest... Ona jest... powiedzmy to, naprawiona. Bo właściciel jakoś mu się naprawiać, żeby wymienić i nie chcą. To chyba jak się wyprowadzą. No to wtedy będzie mu, wiesz, będzie musiał, bo nie będzie miał klientów, jak będzie wchodził ktoś, a nagle widzi tam zepsutą wannę. Pewnie tak, ktoś desperowany będzie szukał, tak, w sensie, wiesz, będzie chciał, ale... No tak, no... nalejesz wodę do wanny trochę więcej, co sąsiad będzie pływał. Tak, nie, ja będę z nim rozmawiał, bo przecież, to moja pralka zaczynała płonąć. Ja będę z nim rozmawiał na ten temat, bo ja przecież jakoś września Kuba zacznie szkołę. Szkołę? Mamy... Tak, szkołę. Wow. Pierwszej klasy idzie. Wow. Dobra. No, to moja pralka zaczynała dymić i jedyne co zrobił właściciel mieszkania, to wymienił tą wtyczkę do kabla. I ona później dalej dymiła, więc twierdził, że po prostu używajcie drugiego kontaktu. Ja mam połowę kontaktu tylko działający. To mnie już utrudnia życie. Jezu, ale jak ja lubiłam mieszkać tam. Gdzie to było? W Rzeszowie też? Nie, właśnie, właśnie. No to co, zaraz idziemy na Max Payne, nie? Tylko dojdę do bazy głównej. No jak zacznie grać Max Payne, to ja się idę. Pójdę ubić. Aha, zostałeś mnie samego. Mówiłam, że jest zbyt brutalna gra dla mnie. Zresztą teraz trochę singlowy gier ograć. Osta, weź się zagraj ze końców Sims, a nie. Chociaż kreatywność se rozwiniesz. Nie.
Marcus, our followers network is becoming a steamroller. You should be proud. You started all of this. DedSec was a bunch of loose ideas before, but you've turned it into a movement. You were wearing your art, repeating your slogans. Coś wystaje. Thank you, Marcus. Jakie drzwi? Nie, wiesz, to, że to auto w ogóle jeszcze jedzie, to jest cud boski. Ale nie, nie, zobacz sobie za was ten taki świecący. A, u niego w życiu generalnie. No, chyba tak. A to są szafy. Mam zamiar wymienić, jak tylko troszkę doszedł. A, odbija się światło z szafy. Ale... Szafa też to taka szafa, że tylko wszystko leży w środku, ale bezużyteczna. Dużo miejsca zajmuje. A już się rozpada, odkąd ten... że musiał dokładać się do... Dobra. Yo, yo, yo! Amigo! Niektórzy na tym żerują. Na czym? Na takim dokładaniu się do tego, co on tam mieszka. Tak... Czekam na elektrykę w 3 miesiące. Yo, Wrench! Yo, Em! Nie, to mój tak ma wszystko tam na mieszkaniu. Znaczy no wszystko. Wszystko to, co ja nie potrafiłam naprawić. Bo mój były, jeśli chodzi o naprawianie rzeczy, to był kompletnie bezużyteczny. Nawet żarówki nie miał wkręcić autentycznie. Kto? Mój były, nie umiał żarówki wkręcić. Aha! Okej. Te ostatnio wkręcałam i wykręcałam żarówkę, bo było mi za ciemno. No. Nie, to kurde... Kupiłam, specjalnie kupiłam, znaczy mój tata kupił lampę, bo to była to taka długa, nie? No i ja dam mojemu byłemu, żeby wkręcił w łazience, no bo... Dobra, facet, niech se ma, nie? Niech se wkręca. Bo to stwierdził, że nie może, znaczy wkręcił, tylko że to nie działa, więc na pewno musi być już lampa zepsuta. No to ja tak mu spoko, weszłam, zaświeciłam, no nie działa. Ale tak jeszcze... Za dwa dni. Jeszcze raz patrzę na tę lampę, ona jest po prostu ten, nie przykręcił ją, on ją tylko włożył, ale jej nie przykręcił. Kogo ty znałaś? Amebę czy osobę poważną, no ten, zdrową? Nie, bo to ameba umysłowa. No chyba ją, bo tak trochę to jest dziecinnie proste, jak składanie no. Tych zabawek w te dziurki, jak te gwiazdka, trójkącik i tak dalej. To jest dziecinnie proste. Ja pierdzielę. To trzeba być amebą. O. No rozumiem, na przykład są też takie żarówki, gdzie nie trzeba wkręcać, bo są te LEDy, co nie? Które po prostu wciskasz. No. I to wszystko. Może po prostu taki tylko miał w domu, ale no bez przesady. Nie. Nie, on właśnie jeśli taką wiedzę codzienną i życiową, to był troszeczkę posiedzony. Oglądałaś to do końca, czy nie? Mhm. I te oczka. No. Nie skrzywdź. Ale nie, wiedzą, wiesz, że on wiedzą, on kocha. No. And by puppet shows, I mean meat puppet shows. Ciekawe, jak on je i pije. Jak on nigdy tej maski nie zdejmuje. Po prostu nie przy ludziach. Idzie do łazienki. Yo, ziomek. Ale ciekawe, czy jest po prostu taki brzydki, czy stanie sobie swoją anonimową pszcz. Maybe, but there's a difference between worrying about it and finding out it's worse than you feared. It's always worse than you feared. So they need to either accept it or modify all their electronic devices to stop reporting back what they see. I don't think most people know how to do that. We can teach them. Bo to przecież hakerzy, nie? To jest grupa hakerska, nie? Tak, trochę luzasko hakerskie. No, takie, wiesz, bardzo dużo wymyślonych rzeczy. Natomiast, raczej nie, no jakby podeszli do tego poważnie, do tematu, no to trochę by się znudzi od razu ta gra ludziom, a to... No, jedynka miała być zajebistą... To nie ten, a wyszło jak wyszło, nie? No tak. No ale wiesz, żeby włamać się do jednego miejsca, jakbyś musiał hakować przez 2 tygodnie, czy tam nawet 2 miesiące... To... Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu podejść delikatnie, poważnie do tematu, a że 2 tygodnie hakować... Było.
Jedynka była taka poważniejszą częścią, ale jedynka była zapowiedzią ewolucji, która niestety nie nastała. Ale aż tak poważna też jedynka nie była przecież, aż tak bardzo. Jak no nie? Przecież zabili jego rodzinę, nie? Głównego bohatera pierwszej części. Tak, ale chodzi o to, żeby... Pod względem wiedzy informatycznej i tak dalej, hakerskiej, o to chodzi mi, że to takie było też luzackie delikatnie według mnie. No luzackie tak. Pakować sobie z telefonu, no podziękuję ci proszę. Wiem, że się da, no ale... Ale ogólnie... To dużo mi się nie podobało przejście z Watchers 1 na Watchers 2 w taki... Taki bardziej... Z mroku na słoneczko. No taki wiesz, luzacki styl, taki wiesz, bestioski, nie? Skakanie, latanie dronami, strzelanie, chodzenie za chwilę jeszcze pająkiem po ścianach. Pająkiem? Tak, pająkiem po ścianach będzie chodzenie na sam koniec. Okay. Tak, dobrze pamiętam, Wosta? Dwójce, a nie, dwójce chyba był multiplayer z pająkiem. Nie, mi się wydaje, że na sam koniec będziesz po prostu w magazynie, gdzie będziesz kradł pająka. Mechanicznego. Tak. Tak, na sam koniec. Też miał takie coś. A to ja ci spoilerowałem. Oj, sorry, przepraszam. A ty to będziesz nagrywać, czy jak? No. O, to ci to i przyspoilerowałem. Przepraszam. Ja patrz, ten robocik jest fajny, za pik. Good to know. I'll see what I can find. Że to nawet nie muszę nigdzie wchodzić, nie? Trochę przypomina mi tego z Rainbow Sixa, nie? A. No. Rozpoczynamy misję. Dobra, to będzie ostatnia misja na dziś, i to będzie kontynuacja. Tak, żeby było po 4 odcinki, czyli po 2 dziennie z tego, 2 dni, 2 odcinki z The Last of Us i tak dalej, i tak dalej. Got it. Znaczy 4 odcinki dziennie? Tak trochę... No, niektórzy zostają po 6 filmów dziennie, więc mam przygotowane ogólnie. Okay, great, so now all I have to do... is stroll over to the distribution center and mask the number plate. No tak, tylko już jak tak będziesz rzucać, to też możesz delikatnie się wypalić, nie? No ale jak ja mam... Jeśli chodzi o to, że to bym wrzucał na przykład The Last of Us jeden odcinek i powiedzmy Max Payne'a wtedy... To powiem ci tak, wtedy to może być mały problem z tym wszystkim, bo tych odcinków będzie 53. Jeżeli chodzi teraz do was, a już na do 20 mam dopiero 35, że będzie, no. No to mamy. Masz content na więcej czasu, nie? No na 30 dni. Jeszcze. Nie no, 20... Nie no, 15 jeszcze miniaturek brakuje. Więc